Drodzy widzowie, straszna rzecz się wydarzyła w moim sklepie Apple Store. Jest dramat, jest dramat, jestem tak bardzo stratny. To jest straszne. Okradziono mój sklep Apple Store. Nic tutaj nie ma, patrzcie, wchodzę tutaj do środka i nie ma zupełnie nic. No to jest jakaś masakra. Wiecie co jest najlepsze? Że przyłapałem, kto to zrobił. Przyłapałem tą osobę i myślę, że już możecie się domyślać, co to może być za osoba. Po tym, co jest tutaj. Patrzcie, tutaj są ślady. Dzisiaj sobie to przeanalizujemy. Pójdziemy do tej osoby, która to zrobiła, ponieważ już ją zamknąłem. Wszystko zostało ukradzione, wszystko. Straty szacuję, tego nawet nie było. Widzicie, ja to dodałem tutaj, ale tego też nie było. Straty szacuję na 100 złotych jabłek, bo taka jest wartość tego wszystkiego, tak w zaokrągleniu. Chociaż nie liczyłem tutaj nawet laptopów, a laptopy też zajmują, w sensie kosztują coś. Więc tak, na początku złodziej przeszedł tutaj, na tyły naszego sklepu. Proszę spojrzeć. I w tym miejscu postawił swój charakterystyczny blok, tak zwany dirt. Wszedł na górę, dobudował się tutaj, idzie, idzie, idzie. I patrzcie, co zrobił na górze. Tego też w sumie nie wyceniłem, ale to też jest jakaś strata pieniężna. Proszę spojrzeć, dziura w suficie. Musiał tutaj zrobić dziurę w suficie. Pewnie zjechał na sam dół tutaj, siup, poukradł wszystko, ukradł, cyk, cyk, cyk i stąd wyszedł. Bez jakiegokolwiek cienia w ogóle skruchy. Tak mi wszystko kraść, dramat totalny. Tak, to był nubek! To był nubek! Oskarżam w tym momencie nubka. Dzisiaj zrobimy rozprawę sądową. Dobrze, że jest Palion na Wojanowicach, bo sprawdzałem, jest u siebie w domku. Pójdziemy po Paliona, wszystko mu powiemy i razem z Palionem zrobimy rozprawę sądową, żeby na jakiejś podstawie nubka po prostu wrzucić do więzienia, co nie? Bo należy mu się. Ugradł mi wszystkie i ja właśnie, ja nie wiem, gdzie on w ogóle te rzeczy ma. Dopóki mi nie powie, gdzie on schował te wszystkie moje rzeczy, bo na pewno gdzieś je ma, to w ogóle nie wyjdzie z więzienia. No dramat totalny, oglądajcie do końca. Pamiętajcie, wojanshop.pl, pierwsza linijka w opisie. Tam na szczęście sklep nie został okradziony, więc możecie dalej kupować rzeczy. I to nie byle jakie, takie naprawdę bardzo fajne. Tutaj team Wojana do białego rana, tutaj Wojan team, fajna koszuleczka, ja z mieczykiem, kolorowe. Więcej jest jeszcze fajnych kolorków koszulek. Dodatkowo kubeczki, długopisy, mega fajne rzeczy, naprawdę. Breloki Wojana do białego rana, proszę spojrzeć, patrz jaki fajny brelok z moim skinem, elo. Więc zapraszam, pierwsza linijka w opisie. A my idziemy do Palionera. Tutaj jest właśnie Palionera, w ogóle muszę się spytać, jak ocenia nasze przerobienie jego domku. Czekaj, czy on... Spodziewałem się tu ciebie, cześć. Wow, ty, właśnie nie widziałem nigdzie twojego niku. Co ty tutaj... Cześć, jestem Palion. Jesteś Palion? Dzień dobry, Palionie. Jestem Palion. Dzień dobry. Co się zrobiło? Widziałem cię. Słuchaj, jak skomentujesz to, co tutaj się wydarzyło? Haha, dirtem się podbudowywałeś tutaj. Nie, ja wiesz co, coś... Prank prankiem, ale ja za tydzień, a za 9 dni bardziej zrobię reinowację całego mojego mieszkania. Ej, ale to kozacko, stary. Właśnie, widzisz, o to mi chodziło, żeby tak troszeczkę was pobudzić do tego, żeby coś zmienić w swoich domkach. Coś nowego, bo już mnie to drażni, naprawdę. A wiesz, co Kati zrobiłem? Bo Kati też coś zrobiłem. Zrobiłem jej... Co zrobiłeś? Takie bardzo widoczne przejście do nubka, że połączyłem ich domy razem. I teraz mają połączone domy. Znaczy, potem ci pokażę, bo również zdarzyła się bardzo tragiczna rzecz. Chodź, pokażę ci. Co się stało? Bardzo tragiczna rzecz. I po prostu jest dramat totalny. I ja ci nic nie będę podpowiadał, kto to myślę, że kto to zrobił, ale sam wyciągniesz jakieś wnioski. Zobacz. Idziemy do Apple Store, do mojego sklepiku. I zobacz to! Kup sobie coś! Kup sobie coś! Co jest grane? Nawet nie ma komputeru. No właśnie, stary, wszystko zniknęło. Nawet tego nie było, ja to tutaj dorzuciłem. Ja to najlepiej zabiorę, żeby to był dowód w sprawie, że tutaj nic nie było. I co, i nubek to ukradł? No, zobacz, pokażę ci kolejną rzecz. No właśnie, to jest dziura. Zobacz, z tej strony tutaj są schody. No i z czego to są schody? Z dirta. No wiadomo, że to był nubek. To nie mógł być nikt inny, zobacz. Ja nie mogę. Wejdź no na górę. To jest nubek, to jest jak nic nubek. Nawet budowane jest jak nubek, no po prostu dzban. No i tu jest dziura, nie wiem po co on to zrobił, mógł wejściem wejść, nie? Jakiś debil. No bo to jest po prostu no nubek, nie? A najlepsze jest, wiesz co? Najlepsze jest to, że on się nie przyznaje do tego i mi wmawia, że... Co? Że ten, a gdzie on jest teraz? Teraz zamknąłem go w takim tymczasowym więzieniu, ale potrzebuję ciebie, bo wiesz, musimy przeprowadzić rozprawę i nie można rozprawę przeprowadzać bez drugiej osoby, bez świadka. Ty wszystko tam widziałeś, myślę, że wszystko wskazuje na to, że to był nubek, więc teraz chodźmy po niego, no i zaprowadźmy go do sądu. Gdzie to jest jakieś więzienie? Więzienie? No właśnie, na obecną chwilę nie mamy w sumie więzienia, więc dałem go do takiego więzienia, w którym kiedyś torturowałem lamę, ale to... Co? To długa historia. O, tu jest, Palion. Tu jest. Ale jest pod ziemią. Tak.
Tutaj jest ten złoczyńca! Złoczyńca! Ja nie mogę! Nubek, czemu ukradłeś cały iPhone? Nubek! Już mam świadka, pokazałem mu wszystko i... Powiedz, Palion, jak to myślisz? To jest! To, czy to był on? No był Nubek, no. No to Nubek. Rzuciłeś. Ty nawet Nubek nie, nie, nie oj, ten. On jest oszołomiony. Jest oszołomiony. I to bardzo jest. Dobrze, że jest oszołomiony. Nubek, idziesz na rozprawę sądową, w której udowodnimy ci, że to ty zrobiłeś te wszystkie rzeczy karygodne. Tak. Okradłeś mnie bezczelnie. Mój Apple Store, okradłeś moje wszystkie telefony i ja się dowiem, gdzie one są. To nie ja, trzymaj mojego Dita. Jak to nie, szefie, ja już cię zwalniam, gościu. Nie będę cię w ogóle słuchał. Co z nim teraz? Słuchaj, no. No na rozprawie to rozstrzygniemy. Wyłaź. Ja idziemy na rozprawę. Wyłaź, bo cię zaraz zmuszę. Siłą fizyczną. Nubek, ty nie ściemiaj, Nubek. Dobra, bo dokładnie Nubek, jeden wiem. Dzień, bez przesady. Nic cię nie boli, wcale dużo czasu nie minęło, idziesz na górę. Nubek, do jeden sądu. Dzień. Siedziałeś tam 24 minuty. Chodź. Chodź. No tutaj się dzieje. Ty, Nubek, nie. Nawet nie współczuję ci w najmniejszym w ogóle stopniu, że tak bezczelnie mnie okradłeś i jeszcze kłamie. Jeszcze raz, gdzie my idziemy? Nubek, mała. Do sądu. O, sądu, let's go! Sądu! Let's go! Chodź. Let's go! Zapraszam! O, chodź nie. Szybko! Czekaj, Nubek! Czekaj. A chodź, kto będzie golem. Sędzią? Kto no się kto, dzieje? No kto? No jasne, że. Bojan! No jasne, że ja! Kurde, zamknij się te drzwi, iść tam! Nubek! Chodź tutaj! Panie sędzio, mnie bije! I koniec. Dobra. I teraz tak, zaczynamy, słuchajcie, rozprawę sądową. Skazany! Numer, nie wiem już który w sumie, numer 9. Przedmiotem dzisiejszej rozprawy będzie skradzież z Apple Store rzeczy o łącznej wartości 100 złotych jabłek. 100 złotych jabłek. Miliardy złotych, miliardy złotych. Miliardy złotych wyceny. Główny podejrzany w tej sprawie to Nubek 123. Tak. To nie ja. Proszę zachować milczenie. Wszystko co pan powie zostanie użyte przeciwko panu w sądzie. Świadkiem mamy tutaj pana Paliona. Tak jest. Któremu została sprawa przedstawiona i który wszystko widział. Widział wszystkie dowody. Proszę nie bić naszego obrońcy. Kto co robi? Widział to? Widział wszystkie dowody, które wskazywały na to, że to ty, Nubek, okradłeś. Przecież to kłamca, nie słuchaj się go. Widział. Bojan. Jak śmiesz. Ja mu to pokazywałem. Jak śmiesz mówić, że to kłamca. Ja mu pokazywałem te dowody. No to jest kłamca, niech powie jak to było, no. No ja widziałem, że dirt jest zrobiony z hot. Właśnie tak! Właśnie tak! Co masz na swoją obronę? Nubek debil! Nubek debil! Nubek debil! Nubek debil! No, schody są zrobione na dach z dirta. Jest zrobiona gigantyczna dziura bezsensowna. Gdzie są drzwi normalnie otwarte i normalnie włamywasz powinien drzwiami wejść koraś, a ty se wziąłeś, zrobiłeś schody do nieba z dirta i następnie wskoczyłeś do pierdzielonego, do dziupli! Do dziupli wskoczyłeś! Do dziupli! Ale ja przecież miałem klucze od drzwi. Czeka cię piekło. Piekło cię czeka. Dobra, cię dobra, czeka, panie podejrzany. Niech pan się aż tak nie wkręca. Piekło cię czeka. Niech pan się aż tak nie wkręca. I teraz... Pluję na takiego w tu. Musimy jednak, żeby dobrze wystawić tutaj skazanie, musimy wysłuchać również drugiej strony. Więc tak, wysłuchaliśmy świadka, wysłuchaliśmy podejrzeń. Co teraz, Nubek, masz na swoją obronę? Jakieś alibi? No golem mi zasłania całą tutaj rozrywkę. No idź. Ja nazywam się Nubek, jestem twoim pracownikiem i nie ukradłem nic. Kłamca. Nubek, i teraz powiedz mi, jak mam ci w to uwierzyć? Musisz mi podać jakieś dowody. Wojtek, poczekaj, popatrz na jego oczy, on nawet na ciebie nie patrzy. To niech on powie, kiedy widział te ukradnięcie tego, no? Ale masz zrąbane oczy. On się patrzy na mnie. Nubek, no bo się mnie. Czy ty widzisz tam co jest na tamtym oknie i równocześnie tamtego świadka?
Nie, widzę, jak patrzę się między was, to widzę was dwóch. No dobra, przejdźmy dalej. No dobra, nie, ja też muszę. Nie, ja muszę się spoważyć, bo straciłem pełno pieniędzy. Więc tak, Nubek, co masz na swoją obronę? Na swoją obronę? Mam siebie. Ale to... Nubek, co robiłeś wczoraj o godzinie 12.36, 12 po północy? Co robiłeś o tej godzinie? Pracowałem w sklepie autoryzowanym Apple Store i chyba zasnąłem niechciący. Zasnąłeś? Tak, naprawdę, przysięgam wszystko, no mogę to udowodnić. Nie mam nigdzie tego, idź do mojego domku i zobacz, nigdzie nie ukryłem tego. No właśnie, jeśli, nie poczekaj. Przeszukaliśmy jego domku. Poczekaj, ale jeśli to jest ukryte? A no właśnie, nasz świadek podał bardzo, ale to bardzo mocny powód, dla którego nie wierzę ci, że zostawiłeś to w swoim domku. Słuchaj. Ale przecież masz GPS-a w tych telefonach. No, mam, ale został wyłączony, bo nie mogę go w żaden sposób namierzyć. Tego telefonu. Ktoś musiał wiedzieć, jak się go wyłącza, a ktoś, pamiętał, był przeszkalany z tego. Ale ktoś też miał najlepszego iPhone'a, to miał. To ty oskarżasz teraz Paliona? Tak. Nie, no bez przesady, co to ma być? Ale... Nie, ja wychodzę. Nie, Palion, poczekaj. Gdzie ty idziesz? No Palion, nie rozwalaj szyby w sądzie! O, tak samo było tam. Co za dzban jeden, rozwalił szyby w sądzie, nie no. Musiałem szybciej być, bo nie wiem. Jesteście siebie równi. Obaj. Dobra, dawaj mi tego bilka, lesu. Masz. Podbuduj się Palion, znowu do banku i ograć. Zostań teraz, tutaj, bo to musimy wyjaśnić tą sprawę. Dobra, czekaj, Nubek. Czekaj, bo jest przeciąg. Nubek, ty nie wychodź z tego miejsca, bo to jest zakazane jako główny podejrzany. Dobrze, Sefie. A może golem się tak na ciebie patrzy? Popatrz, może to jest to podejrzany. Golem? Jak widzisz, nie teraz, miałby to patrz, okres. Patrzył się teraz, patrzył się ciągle na ciebie, jak na niego spojrzałeś, patrzył się na tu się. O! Golem. To zwalać winę niego. Dobra, Nubek, powiedz, bo oskarżasz Paliona, tak? Tak. Wiadomo, że musisz kogoś oskarżyć, bo ty jest... Nie wychodź stąd! Nubek! Wracam się fiel. Słuchaj, wiadomo, że tłumaczysz się, winny jesteś i jeszcze oskarżasz biednego Paliona. No, no co ty chcesz ode mnie, golem? Coś chcesz mi powiedzieć? Chcę coś powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Zaczął skakać przez to. Ale dobra, nie wiem, ten golem jest jakiś dziwny ochroniarz. Dobra, Nubek, co masz na jakieś dowody, że Palion coś zrobił? Nie mam dowodów. No nie masz dowodów, więc po co go oskarżasz? Nie będę już nic zgadzać, chyba jestem winny. Trzymajcie to wszystko, to ja zrobiłem. Dobra, Nubek, powiem tak. Jest szansa na to, że wyjdziesz z tego bez żadnych, jakichkolwiek w ogóle, jakiekolwiek kary. Jest nie, szansa. Ja zostałem nauczony, że jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to musi być w więzieniu. I chyba teraz nie mogę nigdzie wychodzić, tak? Słuchaj, nie, jest opcja B. Wyjdziesz z więzienia i będziesz mógł normalnie pracować, normalnie toczyć życie, jeśli powiesz, gdzie ukryłeś wszystkie telefony i akcesoria. Jeżeli to powiesz, jeżeli powiesz, gdzie to ukryłeś, to zostaniesz wyczyszczony ze wszystkich zarzutów i nie będę miał do ciebie jakiegokolwiek problemu. Nie, właśnie nie wiem, bo jak ukradłem, to tak zaczęła mi ciekmyć świnia z pyśka, że zapomniałem, gdzie to ukryłem. Przyznał się! Dobra, czyli nie wiesz, gdzie to jest? Nie masz pojęcia. Dobra, nie, Balion. Ja już mam... teraz więzienie. Więzienie. Nubek, byłaś, jesteś skazany na... Jeszcze dowiemy się dokładnie na ile lat, oszacujemy to, ale idziesz znowu do tymczasowego więzienia. Tam ładne też jest pokój tortur tak zwany, w którym będziesz też torturowany, żebyś przypomniał sobie, gdzie są wszystkie rzeczy. Miałeś pokój szansę, tortur. Nubek, żeby się przyznać, przyznałeś się. Ale nadal nie powiedziałeś, gdzie są wszystkie rzeczy, więc twój wyrok nie będzie skrócony. O, Nubek tu wraca.
ktoś to ukradł, pamiętaj, ale tylko tyle ci powiem, bo to nie byłem ja, ale przyznałem się, ale to... Nie no, przyznam się, że ukradł i jeszcze próbuję powiedzieć, że nie ukradł. Dobra, idźcie, to prosto... śmiejecie się ze mnie, sędzia! Nie, proszę, bo dostaniesz gorsze więzienie. Koślawy sędzia, jeszcze obrazy sędziego. Dobra, nie, wiesz co? Tortury. Dam ci tak, dam ci tutaj... Co by ci tutaj dać? Ej, mam pomysł! Co? Niech on przyjdzie tu. Niech on no tu właśnie, przyjdzie. Tutaj były te tortury. A co, przemieść ten, tak mnie wołać? Chodź. Tak, chodź, chodź. Nie! Chodź. Wyłaź, bo cię zmuszę! Nie, nie chcę tego gula. Wyłaź, teraz, chodź. Bo cię zmuszę. Dobrze, Sefie, dla ciebie no chodź. Wyłaź. Tu. I proszę tutaj wejść na środek. Dokładnie. Świetnie, tak. Świetnie, świetnie. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Zostajesz zamknięty. I nie wydostaniemy cię stąd. Będziesz miał takie miejsce, w którym będziemy cię torturować. I zostajesz tutaj. No. No chociaż nie bijcie. Ej, bo on może zabrać tego Dirta. Oddawaj tego Dirta! Oddawaj Dirta! Dobra, nie, Palion, mam inny pomysł. Nie, nie. Wynieśmy go, zamknijmy go tutaj z powrotem. Postawimy mu tutaj łóżko i no będziemy wracasz, go zabijać. Nobek wracasz, Nobek wracasz do więzienia. Dobra, ty go pilnuj, idę po łóżko. Do więzienia. Do więzienia! Pilnuj, pilnuj go. Czy ty, Nobek, się dobrze czujesz w ogóle? Nie dość, że złodziej to jeszcze zwariowany złodziej. Zwariował. Pilnuj, pilnuj go. Pilnuję go, pilnuję go! Mam łóżko. O, ja tutaj było obok nawet łóżko, dobra. Tutaj było obok. Kładź się. Elo. Kładź się, Nubek. Nie patrz jak leżę. Kładź się, Nubek. A ma podwójne. Kładź się, Nubek. Nubek, kładź się do łóżka. Patrz, flaga Polski masz na łóżku. Kładź się, o dobra. I teraz wyjdź, 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 wyjdź. Nie! Nie. Nubek, nie rozwalaj tych łóżek. Czekaj, pas. No, co? Piętrowe chciał, no o, dobra, niech no będzie. No i kładź się na tym teraz. Musisz prawym przyciskiem na to kliknąć. Jestem Polakiem. Dobra, i wyłaź stąd. Szybko, Nubek, bo ja nie mam czasu normalnie na twoje gadanie. O, pięknie. I świetnie. Ej! I teraz chodź tutaj. To jest! Do mnie! Czy mi... To wszystko rozwalamy. Nie, 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 my tylko przygotowujemy tutaj miejsce do... O! Ej, no... Nie róbcie tego! O kurde, tortury. Tortury Nobka. Dobra, Nobek, możesz wyjść. Jak wyjdę? Chodź, idź tam. Idź tam. Ale nie, ja nie chcę, idziesz tam. Nie, nie będę się nie, Nobek. Nie masz wyboru nawet, Nobek. Nie masz wyboru! Ta. Ja nie mogę, Nobek, ale ty zniszczył. Proszę iść tam. Nie no, nie dość, że głupek, który złodziej jest i to jeszcze rozwala pochodnie. No Nubek, idź tam, Nubek, idź przestań. Tam. No Nubek. Będziesz ciągle zabijany, będziesz ciągle zabijany. Będziesz ciągle zabijany. Nie wypuszczajcie mnie, bo inaczej. Dobra, panie, zostawmy go, niech on tutaj odwala te swoje głupie rzeczy, bo jest głupi i głupkiem. Przejdziemy po niego jeszcze. Tak, przejdziemy jeszcze po niego, nie ma opcji nawet. Wychodzimy stąd. Nara, Nara, nie masz jedzenia nawet. Nie dostaniesz jedzenia dzisiaj. Ani jutro. Dobra, Palion, to jest jakaś po prostu masakra. Nie no, będziemy go dalej torturować, bo musimy od niego wyciągnąć informacje, gdzie on schował te wszystkie iPhony. To jest ponad 100 złotych jabłek wyceniane to wszystko. No ja nie pozwolę, żeby on mnie okradł na taką kwotę, to jest dramat. Więc... no nie, mam nadzieję, że sobie poradzimy, Palion, myślisz, że sobie poradzimy? Potorturujemy go sobie, prawda, ten teges. Zgadzam się. Więc no, subskrybujcie kanał, widzowie, i w kolejnym odcinku wyciśniemy z Nubka całą prawdę. Do zobaczenia. To jest sok.